Hej kochani, dzisiaj... co? Złamywacz jest... nagrodę za pomoc w schwytaniu złamywacza? Przecież ja nic nie zrobiłam. W każdym razie tak... Jak mogliście zobaczyć, mieliśmy łamywacza, dlatego wszyscy powstawali mi w środku nocy. No i to bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. Ale dostaliśmy 5 simoleonów, także spoko. Ty, czy ty nie widzisz, że on jest brudny? Pchasz w niego to jedzenie zamiast zmienić mu pieluchy. Troszkę trzeba używać mózgu, moje drogie simy. Co ty robisz? Kto tam płacze? Czemu płaczesz? Albo łamywacz? No nie ma już łamywacza. Masz tutaj, o, pobaw się robotem. Tatuś zrobił robot. O, ty się bawisz misiem. No i git. Ty nie odrobiłeś lekcji. Więc w sumie super, że stałeś tak wcześnie. Przestań maltretować misia, odrób sobie lekcję. Tak właśnie. Wy się tu dobrze bawicie? Super. Proszę podać śniadanie. Omlety. Raz. Nie mamy rachunków, nie? Nie mamy. A sobie skorzystaj, weź sobie prysznic. Co się dzieje, Berenika? Proszę bardzo, bierz tu brata i dowcip. Widzę, że macie słabe relacje ze sobą. W ogóle masz słabe relacje z rodzeństwem i czego się ścinasz, gro? Nie no, masz sama to czemu nie możesz? Aha, bo to jest baw się. Bawcie się w łapki, raz. Odłóż brata. Skorzystać mi tutaj. Wziąć prysznic. Przed śniadankiem. Co ty robisz? Co ty robisz? Idź jeszcze się prześpij. Odrabiasz lekcję? Super. Co mi się tak przycina ta gra? Kurczę. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Taszka, robisz te omlety? Świetnie. Weź to wyrzuć. Przecież nic nie ukradł nawet ten złodziej. Przestańcie ryczeć. O mój Boże. Jeszcze raz ła... dobra, przepychanki. No, teraz to... na pewno mogłam widziałaś szpiele. Masakra. Adrian, jak się czujesz dzisiaj z myślą, że wyjedziesz na studia? Tak, nawet pewnie nie jesteś tego świadom. Natasza, przecież... nic wam nie ukradli. Skacz na skakance, jak skończysz jeść. Boże, jak skończysz robić lekcję. Już wam lepiej? Baw się w łapki. No to się z nim pobaw w łapki, a potem weź sobie skorzystaj. Weź sobie prysznic. Ty tylko byś musiał skorzystać, to... tutaj... Wolfgang? Ty nie jesteś głodny? Tak średnio. Ale wiesz co, zjedz, bo potem będziesz chodził głodny. Dziecko sobie śpi, super. Troszkę przyspieszymy. Chcesz sobie skakać? Super. Odrobiłeś całe lekcje? Odrobiłeś. Pięknie. Pięknie, moje mądre dzieci. Chciałbyś na placu zabaw się pobawić? Czy to jest... dręczyć kogoś? Mój Boże, moje dzieci są okrutne. Pianino. Dobra. Moje dzieci są okrutne. Okej, Nataszka, zjadłaś i chcesz po sobie posprzątać. Dobrze. Czy jest jakaś wolna łazienka? Tutaj się zwolniła. Weź sobie prysznic i możesz ulepić garnek, żeby sobie spełnić. A, tak, wszystkie dzieciaki do szkoły. Jak wrócą do szkoły, możemy zrobić urodziny. Danielowi, tak? Tak jest. A jak tam Natasza na 5 dni? On 17 i się by przydał eliksir.
gdzie trzeba coś z tym zrobić. Ty jesteś głodna już, dziecko. Więc chodź sobie zjedz. Chociaż już pewnie nie zdążysz, ale trudno. Ty, co ty w mieście łóżka? Tobie tak średnio ta zabawa wchodzi, no trudno. O, Bogdanka nam posprzątał ładnie, tutaj nam się chłopcy zaprzyjaźnili, super. Nic, nie gratulujcie sobie. Tylko niech... O, idź sprzedaj. O nie, śmierdziuch skunks. O nie. Tylko proszę, Bombel, trzymaj się od niego z daleka, ciebie i tak trzeba wykąpać. Nie trzeba tyle cieśni, trzeba, dobra. Widzę, że dzieci do szkoły już idą, więc... Raz, raz, wszyscy po kolei, jak zwykle. Kto nie zjadł, ten nie zjadł, peszek. Tak jest, żegnam was z największą przyjemnością. Miłego dnia w szkole, nie wracajcie za szybko. Tak. Pojechali wszyscy, pojechali, super. Dobra, poszedłeś do dziecka. Fajnie, że oni się sami zajmują tym dzieckiem, ja praktycznie nie muszę nic robić. Uuu, jak ci ten piękny pierścionek tutaj świeci. Co byś chciała? Drzewko ogrodowe, ej, może zrobimy sobie ogródek, ej, ale nie. Może sobie zrobimy jakiś ogródek. Nigdy mi ogródki nie wychodziły. Ale no, kusi mnie to. Nawet nie wiem, gdzie się to szuka. Kusi mnie, powiem wam, bo... Bo czemu mi nigdy nie wychodzą? A z tego też można sobie wyżyć. Nie wiem, tyle im wystarczy na razie może. Nie mam pojęcia. Co to jest? Zraszacz. Kompost. Też straszacz. Ja się nie znam. Ale niech se będzie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. A, chcę drzewko pomarańczowe. Chcę drzewko pomarańczowe. Nie mam pojęcia, co mi to wszystko daje. Ale zobaczymy. I może niech to będzie na głowie Wolfganga. Ale zaraz, bo oni wszyscy chcą do tego dziecka. No to super, zostawiłeś dziecko, to chodź. Urzeźnij wszystko. Ale czy to nie najpierw trzeba zasiać, a potem rzeźnić? Nie jestem najlepszym ogrodnikiem. Zdecydowanie nie jestem. Ale zobaczymy. Zaczniemy sobie od dwóch grządek pomidorów. Albo może... czterech. Skąd się, idź stąd! A, bo ty jeszcze żyźniesz. No dobra. Dobra, dziecko jest szczęśliwe, to włóż go do końca. I zachowaj to, bo się zepsuje zaraz. Nie, to już jest zepsute, więc dobra. Olej to sprzątaczka posprząta. Franciszka kołderka. Chodź se. Ciepnij jakiś smażony sero. Dobra, już może nie wszystko, bo na razie nie mamy tyle roślin, ale... Chcę tutaj konkrety, konkrety. Co się stanie, jak nacisnę kompost? To on to wyrzuci, czy... Nie wiem. O. Podlej wszystkie. Już idę, dziecko, tylko skończę z ogródkiem. No dobra. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Chodźmy do dziecka, bo chyba... Brudna pieluszka, tak myślałam. Czy my dostaliśmy rachunki? Tak myślałam. Coś mi tam właśnie mignęło. Ile tego będzie? 244! Psst. No dobra, te rachunki są tutaj śmieszne. Idź produkuj roboty.
Patrzcie, już nam coś wyrosło. Teraz te czerwone mogą być. A i miałam Nataszy kupić. Czy mi się wydaje, czy ona miała platynę i nagle jej nie ma? Miałam jej kupić, co to jest? Mistrz sztuki szwalniczej. Gdzie to jest? Boże, widzicie, trochę nie grałam w Sims i już wszystko zapomniałam. O, przyjaciele. A po co ci superporność? W sumie to też ci jest niepotrzebne, czekaj. Nie wiem, co ci dać. Pragnienie zdobywania wiedzy? Masz, że chcesz być rodzinna. Może to ci dam. Może to ci dam i chciałabym ci dać to. Ale ty w ogóle masz tak mało punktów. Mam nadzieję, że... Czekaj. Ty chcesz zjeść makaron z serem, to ci to... O, Cypran wrócił ze szkoły. Dzisiaj mamy urodziny, to czekajcie. Kupmy tort. Żeby znowu nie było tak jak ostatnio, że mi wyskoczy sam z siebie. Zaraz mu zrobimy urodzinkę. Tylko poczekamy jeszcze, aż te maluchy wrócą do szkoły. A ty spróbujesz mi zaraz wypić. Czy w ogóle ktoś się zajmuje tym psem? Ktoś go tylko wygania. Ej! Zajmij się, Adrian, swoim psem, bo dzisiaj wyjeżdżasz. Nie żeby coś, prawda? Przydałoby się go umyć. Mamy gdzieś wannę? Chyba tam było. Nie. Tak. Kto to jest? Sprosiliście znowu jakiegoś gościa. O, miałam ci przerwać, ale... No skończ już tego robota. O, wróciły dzieciaki. Więc tak, tutaj widzę lekcje składają, więc spoko. Proszę zostawić to. Podejdź mi tu. Ty również podejdź tu. Zbiórka, moi drodzy, zbiórka. Uuu, jaki ty jesteś platynowy. On ma... Ty, Boże, już mnie pomyliło. To ty masz przecież urodziny, tak? Jak jesteś w szkole, jak nie jesteś? Chodź tam tu. Zmuchnij świeczki. Chodźcie tu świętować urodziny. Chcę wam zrobić ładne zdjęcie. Ale się tak ustawiacie byle jakże. No naprawdę. Takie miejsce, o, beznadziejne. No. O. Może być. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. No, Daniel. Czekasz jeszcze, aż się zajdą wszyscy, tak? Tylko widać te ręce. No, ten koleś też przyszedł. Daniel nam staje się nastolatkiem. O Boże, w co żeś się ubrał? No pewnie, a Natasza już wywalone. Uuu, jaki ładny! Co ty, co cię kręci? Sprawność fizyczna, wytrwały pracownik i odrzucają ci siły włos. Dobrze. Dam ci może... pragnienie popularności. Nie, nie będziemy nikogo już postarzać. Co mi się tu zrobiło? Nie, wróć mi... O, właśnie to, tak. Właśnie tak. Belnika, właśnie dobrze tu stoisz. Spełnij miskę. Dobra, pozwalam wam robić co chcecie, bo Daniel miał urodziny. Po
pokaż się. Daniel ma urodziny i żegnamy dzisiaj Adriana, więc wam pozwalam. Zrób sobie siku. Pokaż, jakie masz relacje z rodzeństwem. Bo... Dobra, masz relacje z rodzeństwem. Bo chciałam, no... Wiecie. Żeby miał dobre relacje, zanim wyjedzie. Och, dziecko kochane. Czy ty widzisz, w jakim jesteś stanie? Nataszka, co robisz? Czemu ta lampa ciągle mi tu... Musielibyśmy kupić drugi tort dla Franka. Gdzie jest Franek? Gdzie jest Franek? Gdzie jest moje dziecko? No bez jaj! Ukradli mi dziecko! Dobra, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. Niech sobie tutaj stoi tort, a ja kupię jeszcze jeden. I po prostu Natasza przyniesie Franka. Oczywiście, bombla nie wykąpałeś. Wykąpałeś, brawo! Jestem po prostu zdumiona. Teraz, gdy Daniel jest już nastolatkiem, pora zacząć myśląc o wyższym wykształceniu. Aha, tutaj zrobiłaś mu rodziny. Franek! Co się stało z twoją twarzą? Don't! Gdzie jest jakieś lustro? Na tym nie zmienię, musi być lustro z gry. A ja mam wszędzie te lustra. No nie! Kto? No niech to. O rany boskie! Oszalaję z tymi Simsami. W ogóle... Czemu oni zawsze mi to robią? Dlaczemu? Dajcie mi jakieś lustro z gry. O, tutaj było. O. Zmień wygląd imienia Franek, tak. Mam nadzieję, że to coś pomoże w odzyskaniu jego twarzy. No i co, moi drodzy, za chwilę wyprowadzamy Adriana na studia. Żegnamy naszego pierwszego nastolatka. Troszkę trudno mi się z nim rozstawać, bo się przyzwyczaiłam, ale wiecie, to nasze pierwsze dziecko. Pamiętacie, jak go adoptowaliśmy? To było... Kurczę, Adrian, potem Berenika. Jak ten czas szybko leci. To już 21 odcinek naszej rodzinki zastępczej. No ale w sumie dopiero mamy 6 dzieci, to wcale nie jest tak wiele. Tym bardziej, że zamierzam mieć jeszcze z 30. Dokładnie tyle, żeby mieć cały alfabet imion. Także... Będzie ciekawie, mam nadzieję, o ile wytrwam w tym wszystkim. No ale... dobra. No i moi drodzy, tak wygląda Franek. I w sumie nie będę nic mu zmieniać. Chciałam tylko zobaczyć, jak wygląda bez... tego dziwnego baga. Jest w porządku, więc go zostawię takiego. Niech sobie będzie. No i wrócił nam tutaj normalnie też, więc jest dobrze. No i cóż nam pozostaje, moi drodzy? Myślę, że jeszcze... on coś by chciał? Siusiu. Siusiu by chciał, więc może weź go od razu naucz. Tak. I tak na koniec tego odcinka trzeba... Wolfgang, jak ty mnie denerwujesz, chłopie? Twój syn zaraz wyjeżdża na studia. Więc proszę cię, ogarnij się. Chodź tutaj. Napraw teraz, jak ja potrzebuję! No nie! Co za złośliwość losu! Nie mam czasu na naprawianie, chcę go wysłać na studia. Macie laptopa. Szaleństwo. Uczelnia. Wystąp o stypendium, nie wiem, czy jakiej dostaniesz. Czy ten robot jest zepsuty? Oczywiście. Chodź, Adrian.
Pora na ciebie, kochany. Trzeba się dalej rozwijać. Cieszysz się, Berenika, z laptopa? Gratulacje, Adam kwalifikuje się do uzyskania stypendium. Grant dla studentów SimCity czeka. Jeśli utrzymasz swoje wspaniałe oceny, otrzymasz grant w wysokości 1000 na nowy semestr studiów. Świetnie. No to jazda! Dlaczego wy mi to robicie? Wstawaj, Natasza! Nie ma spania. Dziecko wyjeżdża na studia. Tak jest, o to właśnie mi chodzi. Niech Damian opuści ten dom i wyruszy na studia! Jego wielka przygoda! No papa, braciszku, trzymaj się mocno tam. Niedługo do ciebie dołączy Berenika, nie martw się. Super, odprowadzimy. Wszyscy go przyszli pożegnać, ojej! Trzeba to uwiecznić. Chociaż ja nie wiem, czy to najlepszy widok, gdy wszyscy są w piżamach. Pa. Adrian się bardzo cieszy. Szkoda, że nie może zabrać ze sobą swojego psa. Bardzo chętnie bym mu go oddała. No to papa. Trzymaj się, Adrian. Już też mieć następne dziecko, ale był Adrian, wyjechał. No dobra, kochani, ja ich ogarniam. I kończę ten odcinek, bo już się przedłuża. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak zwykle wiele się działo przy takiej dużej rodzince. Mamy już kolejnego nastolatka, kolejne małe dziecko i myślę, że niebawem adoptujemy sobie następne, no bo na co tu czekać, nie ma co. Dzieci czekają na rodzinę, taką wspaniałą jak nasza. Zobaczymy, jakie nam się tym razem trafi. Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Who's your brother?